Cześć widzowie, to dzisiejszy odcinek nie będzie taki fajny, jakby się wydawało, bo każde odcinki dotąd były fajne, takie na spokojnie, bez wkurzania się może troszeczkę, no ale co to, ale dzisiejszy film będzie trochę poważniejszy. Nie spodziewałem się, że to zrobię, no ale drama na Krzysztof Ety, drama. Myślałem, że to będzie mój kolega, bo był kiedyś. Poznałem Olka kiedyś tam sobie. Wtedy jeszcze lubiłem Krzysztofa. A ninja. Lubiłem go. Ale to, co on zrobił. Stuk mojemu koledze telefon. Czajcie? Tamtemu panowi. Roztuk mu telefon totalnie. Roztuk. Oglądaliśmy sobie albo graliśmy, bo już nie pamiętam za bardzo. A ten takie. To nadajmy, że to jest taki telefon. On taki. No i Olek upuścił telefon. No i. I to tylko nie był jeden raz, to nie dlaczego jeden, nie jeden raz. Dlaczego nie lubię Krzysztofa Ety? Bo jest on. Musiałem! Wiem. Dlatego... Odsubskrybujcie go. On teraz myśli, że nadal jesteśmy kolegami, ale jak obejrzy ten film do końca, dowie się. Taka jest prawda. Nie no, początkiem! Początek filmu, kiedy cię zauważyliście. Cześć! Bym znowu pomachałem. Teraz... to zanurowane przekleństwo i mówię, że nie mogę się skupić. Ale dobrze tak. Kiedy się z nim spotkałem, nie lubiłem go nadal. On mi powiedział, jak coś, Olka nie ma. Ja powiedziałem mu, wiem, bo do mnie dzwonił. No i powiedział, że pogodził się. A ja się zapytałem, pogodziłeś się już z Olkiem? Znaczy, nie tak, to nie tak było. Ja zapytałem się, a dzwoniłeś do niego? On powiedział, że tak. No i się spytałem, to wy się już pogodziliście? No to on powiedział, że tak, pogodziliśmy się. Ale... No bo grali sobie... A jak Olek zobaczył, że zasuertuszkowałem Krzysztofa Ety. Komentarz to się... Ale nie, teraz ja mówię. To było tak, że widziałem, że zasuertuszkował jego komentarz, a tak naprawdę to był fake. Znaczy to nie był fake, bo powiedział, że się pogodziliśmy ze mną. I się nie pogodziliśmy. Bo on sobie tak myślał, bo ja się tak zachowywałem. I od pewnego czasu właśnie nie chciało mi się nagrywać tej dramy, więc... Ty chciałeś, Dawid, na niego w końcu zrobić? Nie miałem pomysłu na to, ale... Ale rob. Ja tu tylko dopowiadam różne rzeczy, które widziałem.
No i potem go odsubskrybowałem. Naprawdę. Odsubskrybujcie go. Jeżeli go subskrybujecie. Jak myślicie, dlaczego w ogóle nie zmieniamy kamery? Mamy włączony aparat na komputerze, a nie na telefonie. Dobra. Jak? I za co mu w ogóle zrzucił ten telefon? No za co? Jak można być takim człowiekiem, że pik, pik! A on jeszcze mówił, chciałem coś kliknąć. No tak się klika? Tak się klika? No raczej nie. To chyba tak się nie klika. Tak się i tak się chyba klika, a nie tak. No właśnie. Naprawdę. Powinien teraz, nie wiem jak się z tego... Jak go spotkam, to wyślę mu ten gest. Jak go spotkam gdzieś. Krzysiek, naprawdę. Nie wiem jak się z tego wytłumaczy widzą. Fajnie. To by się spodziewała, że taki youtuber jak ja przekina. Sorry za moje nogi. No. Już nie wiem, co mam powiedzieć totalnie. Jak to wszystko mówiłem. Wymówiłem wszystko, co mam powiedzieć. Ale... Krzysiek, to jest teraz wiadomość dla ciebie. Czemu zawsze musisz się kłócić z Olkiem? Nikt się nie kłóci z Olkiem, tylko ty. Jesteś jedyny. A po drugie, że jestem najnowszy tutaj, bo właśnie. Naprawdę? Naprawdę. Kiedy się tu wprowadziłeś? Tak swoją drogą, kiedy się tu wprowadziłeś? Rok temu i nikt nawet się jeszcze nie wprowadził. Rok temu? Tak. Wow. Jest już 5 miesięcy tam. 5 miesięcy? Tak długo? Tak. Nie, krócej. 3 miesiące, tak. Ale widzowie. Gadamy o sprawach prywatnych, kiedy nie ma cięcia. Ale ja się mnogę bawiam. Widzowie, na... Naprawdę. Naprawdę. Napiszcie mu w komentarzach. Jesteś dupkiem. To wtedy zalajkuję. To wtedy zalajkuję wasz komentarz. I napiszę dziękuję. To ode mnie. A ja napiszę kocham moich widzów, którzy nienawidzą mnie. Krzysztofa i ty. I pa pa. Pa.